Panie Marszałku, Wysoka Izbo, odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że proces taryfikowania w tej chwili trwa. On będzie ogłoszony prawdopodobnie 17 grudnia. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, w jakim kierunku i decyzję pana przewodniczącego, prezesa Urzędu Regulacji Energii pójdą. Ja sądzę, że w przypadku gospodarstw indywidualnych, odbiorców indywidualnych, te podwyżki nie powinny być większe niż wskaźnik inflacji. Natomiast odnosząc się do odbiorcy wrażliwego, ujęliśmy to w procedowanym w tej chwili nowym prawie energetycznym. Odbiorcą wrażliwym będzie odbiorca w gospodarstwie domowym uprawniony do otrzymywania zasiłku stałego lub zasiłku okresowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, która jest jasna i czytelna i możliwa do zweryfikowania. Natomiast będzie się to odbywało na zasadzie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, który zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej oraz w miejscu, który podlega, można powiedzieć, regionalnie danej lokalizacji. Odbiorca wrażliwy będzie otrzymywał rachunek za energię elektryczną pomniejszoną o kwotę ryczałtu. Ryczałt stanowić będzie, to wszystko jest według propozycji legislacyjnej, która będzie przedłożona, 30% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez prezesa URE dla określonego progu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. I w przypadku osoby samotnie gospodarującej próg zużycia został określony na 900 kWh rocznie, kilowatogodzin rocznie, dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób 1250 kWh rocznie oraz 1500 kWh rocznie dla gospodarstw domowych składających się więcej niż z 4 osób. Koszty energii elektrycznej zużytej powyżej tych progów odbiorca wrażliwy ponosiłby w całości. Sumarycznie robiliśmy pewne obliczenia wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Ilość gospodarstw domowych objętych pomocą wyniosłaby około 629 tysięcy, a skalę wypłaconych dotacji szacuje się na około 130 milionów.